Dzień dobry. Po raz kolejny dzień dobry, po raz drugi dzień dobry Państwu mówię. Umówiliśmy się, że będziemy tutaj w południe, tutaj to znaczy w Domu Kultury Praga w Warszawie i że będziemy świętowali razem Światowy Dzień Kolażu w Café Collage, Collage Café. Proszę Państwa, umówiliśmy się o 10, że na podstawie gazet najświeższych, głównie dodatków warszawskich do różnych gazet albo takiej praskiej gazety, ja napiszę balladę. Taki kolaż słowny powstanie i za chwilę Państwo tę balladę usłyszą. Ja tylko chciałem przypomnieć krótko, jakie były tematy i o czym mówiliśmy. Po pierwsze, a zaraz jeszcze nawiążę do jednego wydarzenia, chciałem Państwu powiedzieć. Wczoraj w Royal Albert Hall w Londynie odbył się taki niezwykły koncert. On był niezwykły dlatego, że tam na widowni nie było w ogóle publiczności, tylko artyści na scenie, kilka osób i pusta sala. I muszę Państwu powiedzieć, że ja się trochę tak dzisiaj tutaj czuję i uznajmy, że to jest Royal Albert Hall, filia Warszawa, Praga Północ i stąd będziemy nadawać tę piosenkę. No to już teraz przypominam krótko, jakie były tematy i co mnie zainteresowało. Dodatek stołeczny do Superekspresu informuje o tym, że już można w Warszawie wypożyczać rowery, a nie można było i że to spowodowało takie reakcje, na przykład, że kiedy już można było wypożyczyć rowery, niestety deszcz padał, ale nawet mimo tego byli tacy szaleńcy, którzy w tym deszczu mknęli na wypożyczonych rowerach ścieżkami rowerowymi. Gazeta Stołeczna, dodatek do Wyborczej, informuje o majowym odmrażaniu kultury, czyli że już można będzie chodzić, albo już nawet można do niektórych muzeów. I najpierw Muzeum Wódki i Życia w PRL. Znamienne, że pierwsze odmrażają się Muzeum Wódki i Muzeum Życia w PRL, ponieważ są niewielkie i łatwo im ten rygor sanitarny zachować. Mieszkaniec, to praska gazeta, informuje na przykład o takiej akcji, że z basenu przy ulicy Jagiellońskiej woda, która miała być po prostu wypompowana, bo musi być i wylana, nie będzie wylana. Ta dobra ozonowana woda będzie wykorzystana do tego, żeby podlewać albo żeby czyścić ulicę. Będzie wykorzystana woda z basenu przy ulicy Jagiellońskiej. I jeszcze tutaj odnosiłem się do rad ciotki Agaty z gazety Mieszkaniec, która to zachęca do spożywania jabłek, bo jabłka między innymi pomagają zasnąć, zjedzone przed położeniem się pomagają zasnąć i ułatwiają przyswajanie wapnia, a chrupanie jabłek jest masażem dziąseł. Takie informacje tu znalazłem, a chcąc jeszcze wyjść tak dalej w świat, bo to Światowy Dzień Kolażu, jeszcze taką informację z faktu znalazłem, że książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II, jest ścigany za to, że wynajął sobie willę, czy kupił nawet willę w Szwajcarii, ale zapłacił za nią tylko połowę. Nie chce zapłacić drugiej połowy i jest ścigany. No i to są te tematy, które nam się ułożyły w taką warszawską balladę dziadowską na Światowy Dzień Kolażu. Żonę mam piękną jak Wenus z Milo, włosy ma czarne, twarz jasną. Jabłek wieczorem zjadła 3 kilo, a jednak nie może zasnąć. Włosy ma długie, oddech ma krótki, podchodzi do kalendarza i mówi, że się Muzeum Wódki od poniedziałku odmraża. Jak się dowiedział o tym brat żony, to za kolarza się przebrał. Mknie na rowerze wypożyczonym, mimo że leje jak z cebra. A ten brat żony z zawodu stolarz, to zawadiaka niestety. Często go widzę, jak w Café Collage podrywa obce kobiety. I obojętne, starsze czy młode, kusi je dozgonnym związkiem, nawija głuszy i leje wodę z basenu na Jagiellońskiej. Jak się nad Pragiem unosi tęcza, on każdej obiecuje ślub i symboliczne jabłko jej wręcza na masaż dziąseł chrup, chrup, chrup.
śmiga w kolarskiem żółtym skafandrze, w zębach trzymając żółty kwiat. Mówią, że on jest jak książę Andrzej, ten mojej żony starszy brat. Ma rzeczywiście minę panicza i też ma matkę królowę. I też tak samo jak coś pożycza, oddaje tylko połowę. I to tyle od nas, to znaczy ode mnie i od Łukasza. A teraz do akcji przystępuje grupa Kulasz, czyli Marta Janik i Walerian. I o 20:00 zobaczą Państwo tu w tym samym miejscu na profilu facebookowym Domu Kultury Praga taki kolażowy teledysk do tej ballady. Bardzo Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Kolażu życzymy. Pozdrawiamy stąd, czyli z warszawskiej filii Royal Albert Hall, czyli z Domu Kultury Praga. Do widzenia.